nudnie, ale to jest przecież bardzo ciekawe wydarzenie. Dlaczego jest takie ciekawe? Proszę, dla pana minuta. Nie wiem, czy brzmi dziwnie, czy można na tym przejść do porządku dziennego. Ja uważam, że nie. Podobnie uważają polscy kolejarze. To drugi Kongres Rozwoju Polskiej Kolei. To jest niezmiernie ważne. Rozwoju Polskiej Kolei. Wobec tego, że jeszcze nasi poprzednicy realizowali plan zwijania polskiej kolei, co najmniej jej części, to Kongres Rozwoju Polskiej Kolei mówi, plasuje nas w zupełnie innym miejscu. Plasuje wśród tych, którzy odbudowują polską kolej, którzy przekonują Polaków do korzystania z kolei, którzy walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. Kiedy nasi poprzednicy zlikwidowali wiele połączeń kolejowych, zlikwidowali wiele linii kolejowych, my realizujemy ten program zupełnie inaczej. Doprowadzamy do tego, że zwiększa się ilość pasażerów korzystających z pociągów. 2015 rok. W 2015 roku z polskich kolei skorzystało 280 milionów pasażerów. W 2019 roku to jest 335 milionów pasażerów. W przeciągu 4 lat 55 milionów pasażerów skorzystało z polskiej kolei więcej, pomimo tego, że przecież jeszcze w tamtym czasie wróżono Argamedon. Mówiono tak, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przebudowuje polskie szlaki kolejowe, jeżeli inwestuje tak dużo w modernizację, to przecież te pociągi nie będą mogły przejeżdżać przez place budowy, nie będą mogły korzystać ze szlaków, które będą w przebudowie. To dzięki absolutnie tytanicznej pracy naszych kolejarzy udaje się pomimo modernizacji, przebudów realizować wiele przejazdów pociągami. Oczywiście mamy świadomość tego, że nie zawsze te pociągi jeżdżą punktualnie, że nie zawsze jeszcze często ten tabor nie odpowiada, tabor kolejowy, czyli jakość, szczególnie wagonów, jakość panie ministrze, pociągi odpowiada potrzebom pasażerów. Robimy wszystko, żeby było inaczej. Gdybym miał więcej czasu, mógłbym powiedzieć, jakim wysiłkiem, jakim nakładem i jakie tego będą efekty w 2023 roku. Dla większości ludzi, dużej części ludzi pociągi kojarzą się, że jest zimno zimą i jest też gorąco latem, albo jest klimatyzacja włączona na maksa i nie można jej wyłączyć, że kojarzą się ze starym taborem tak naprawdę z opóźnieniami. Tak, do tego jeszcze należy dodać tą powszechną opinię, że dworce kolejowe są zdewastowane, że przystanki kolejowe, że stacje kolejowe nie odpowiadają potrzebom osób niepełnosprawnych, nie odpowiadają potrzebom takim, jakie wyznacza XXI wiek. Jest realna zmiana? Jest realna zmiana. Jest realna zmiana. Przebudowujemy nie tylko szlaki kolejowe, ale prowadzimy też politykę taborową. 7 miliardów złotych wydajemy na zakup nowych pociągów i modernizację użytkowanych dzisiaj wagonów. Dzisiaj wiele pociągów ma wagonów powyżej 30-40 lat. Musimy to zmienić. Ten tabor nam się tak zestarzał, że pociągi są awaryjne, nie zapewniają komfortu jazdy latem i zimą. Ale tak jak powiedziałem, to się zmienia. Do 2023 roku powinniśmy już korzystać z wygód w nowych, nowoczesnych pociągach, wyposażonych w te elementy, atrybuty techniczne, te podstawowe, chociażby takie jak Wi-Fi. No to panie ministrze, czytam, że kosztem 7 miliardów złotych chcecie zmodernizować tabor. Czy to oznacza koniec tradycyjnych wagonów i wszędzie będą jeździć Pendolino lub pociągi Pendolino podobne? Nie, to nie jest tak. Również jeżdżą i będą jeździły tradycyjne wagony kolejowe z tradycyjnymi przedziałami, bo przecież chociażby takie wagony modernizuje, odbudowuje praktycznie od podstaw fabryka pojazdów szynowych w Poznaniu. Takie wagony budują także inni nasi kontrahenci, bo pragnę zwrócić uwagę, że gros tych 7 miliardów złotych, albo absolutna większość, ulokowana jest u polskich producentów, u producentów realizujących swoje plany produkcyjne w Polsce. Czyli nie będzie już takich zakupów jak kiedyś Pendolino, że kupowaliśmy za ciężkie pieniądze pociągi, które które były produkowane za granicą przez zagranicznych inżynierów i robotników. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, ale do tej pory producenci, polscy producenci funkcjonujący w Polsce zwyciężają w tych przetargach, z czego jestem bardzo zadowolony. Mówiliśmy przed wejściem do studia o połączeniu kolejowym między dwiema aglomeracjami, czyli Krakowem i Katowicami. Śmialiśmy się, że to połączenie trwało jeszcze niedawno 2 godziny 20 kilka minut. Zmienia się coś? Ja mogę powiedzieć, ja z zażenowaniem o tym mówiłem. Pan redaktor się uśmiechnął tutaj, żeby sprawa była jasna. Natomiast dramat przeżywali wszyscy ci, którzy chcieli dojechać do pracy na linii kolejowej E30 między Krakowem a Katowicami, a ona jest takim klinicznym przykładem stanu szlaków kolejowych w Polsce. 77 kilometrów linii kolejowej między Krakowem a Katowicami. Do niedawna pociągi przejeżdżały w czasie 2 godziny 23 minuty. Na piechotę byłbym szybciej. Absolutnie połączenia niekonkurencyjne w stosunku do połączeń samochodowych, do transportu samochodowego, stąd też olbrzymie nasilenie ruchu samochodowego, no i mało pociągów, bo dlaczego? No, bo Polacy nie korzystają z pociągów, które bez mała 2,5 godziny przewożą pasażerów na tak krótkim odcinku. Dzisiaj to się zmienia w sposób dynamiczny. Dzisiaj jesteśmy już w końcowej fazie realizacji przebudowy tego szlaku kolejowego. Już w przyszłym roku na nowym rozkładzie jazdy, jak to nasi kolejarze mówią, pojedziemy między Krakowem a Katowicami w czasie tym szybszym pociągiem około 55 minut. Godzina 5 to godzina 10 to będą pociągi pasażerskie zatrzymujące się na większości przystanków kolejowych. Wreszcie cywilizacja wróci na linię kolejową 30, tak jak wraca na połączenie kolejowe między Lublinem a Warszawą. Tam przebudowujemy szlak kolejowy w całości. Niedawno uruchomiliśmy jeden z torów. W tym roku, mam nadzieję, pojedziemy już 2 torami i przywrócimy godność wszystkim tym pasażerom, którzy korzystali z tej linii kolejowej. Ja już dzisiaj zapraszam tych, którzy zastanawiają się, czy wybrać, czy niebawem będą wybierali przejazd pociągiem, czy przejazd samochodem. Zapraszam na kolej. Hej, mieszkańcy Krakowa i mieszkańcy aglomeracji śląskiej, trzymamy pana ministra za słowo. Już niedługo będziecie mogli sprawdzić jego obietnicę. Zmieniamy temat, choć do kolei jeszcze dzisiaj w sygnałach dnia wrócimy. Teraz porozmawiajmy o budowie dróg. Jak idzie budowa sieci polskich dróg, na przykład obwodnica południowa Warszawy? Realizujemy program drogowy, ponad 100 wielkich budów, ponad 100 wielkich zadań, dużych zadań drogowych, drogi ekspresowe, drogi szybkiego ruchu, także i autostrady. Kończymy program autostradowy. Ktoś kiedyś powiedział przed paroma miesiącami, że nie buduje się wiele autostrad. Tak, mamy plan, aby zakończyć realizację inwestycji autostradowych na wielkości 2,5 tysiąca kilometrów autostrad. W Polsce potrzebne są drogi ekspresowe. One jakością... Takie ala autostrady. One są, tak, one jakością i technologią nie odbiegają od autostrad. One są tak samo bezpieczne. Mają jednak nad autostradami swoistą przewagę. Jest więcej węzłów komunikacyjnych. Można częściej realizować, budować skrzyżowania wjazdu, i zjazdy z tych dróg ekspresowych, a to jest najczęstszy postulat wielu regionów, wielu miejscowości. Rozumiem, czyli będziecie kończyć jeszcze autostradę A1 do granicy wschodniej, A2 do granicy wschodniej i A1 przy Częstochowie. A2 do granicy wschodniej, A1 to jest już odcinek w realizacji umownie między Częstochową a Łodzią. Jeszcze nie zapominajmy o odcinku autostrady A18. To jest odcinek prowadzący w kierunku, to jest tak zwana Berlinka. Dzisiaj o tym odcinku mówi się schody. I kiedy to wszystko powstanie? No i to wszystko zrealizujemy, jeżeli chodzi o program autostradowy do 2025, a do końca dekady 2030 6000 kilometrów dróg ekspresowych. Czyli jeszcze, drodzy państwo, 10 lat i będziemy mieli komplet. A południowa obwodnica Warszawy oczywiście jest w realizacji. Chcielibyśmy, aby... Duże jest opóźnienie tam? Chcielibyśmy, abyśmy w terminach mogli ukończyć dokończyć tą inwestycję. Nie jest łatwo. Drogowcy zapewniają, zrobią wszystko, aby warszawiacy w terminie pojechali lub z minimalnym opóźnieniem pojechali tą drogą. Przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie oraz w mediach społecznościowych radiowej jedynki. Panie ministrze, teraz nas słuchają nasi internauci. Wracamy do kolei, a dokładnie do Kongresu Rozwoju Kolei. Będzie pan tam uczestniczył w panelu na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jakie to jest przedsięwzięcie? Bo niektórzy nam mówią, że to jest duży, gigantyczny wydatek. Inni mówią, po co nam lotnisko tutaj, kiedy jest lotnisko w Berlinie. Dlaczego CPK jest tak ważne dla Polski i dla kolei? Ja myślę, że nie będzie to potraktowane jako obrazoburcze porównanie, ale też przecież wątpliwość podawano budowę centralnego, portu w Gdyni, centralnego okręgu przemysłowego. W latach 20. pytano, część Polaków pytała rządzących, dlaczego budujecie COP, dlaczego budujecie port w Gdyni, dlaczego budujecie linię kolejową zwaną Węglówką ze Śląska do Gdyni, po co nam to wszystko? Bez COP-u, bez Gdyni Polska na pewno by się dynamicznie nie rozwijała. Dzisiaj jesteśmy w takiej oto sytuacji. Jeżeli nie chcemy być zepchnięci na margines komunikacyjny, jeżeli nie chcemy być zepchnięci na margines gospodarczy Europy, musimy dbać szczególnie o rozwój sieci transportowej. Nie tylko kolej, nie tylko drogi, ale także i transport lotniczy, ale w szczególności transport lotniczy, który w naszym przypadku pozwala wykorzystywać nasze naturalne walory geograficzne. Więc Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko. To również szprychy kolejowe tak zwane, które mają łączyć duże miasta właśnie z tym portem. Dlatego też właśnie pragnę przypomnieć pewną narrację. Jeszcze przed kilkoma laty mówiono o Centralnym Porcie Lotniczym. Jakby gdzieś osadzonym lotnisku. Dzisiaj mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a to oznacza lotnisko, dobrze skomunikowane siecią kolejową. Do tego jeszcze należy dodać, że tak zwane szprychy, bo pan użył tego sformułowania, w tym żargonie projektantów przygotowujących i tych wszystkich, którzy przygotowują tą gigantyczną inwestycję, te szprychy łączą regiony w układzie transportowym, który do tej pory jeszcze nie istniał. Bo przecież spoglądając na mapę Polski pokrytą siecią kolejową, dokładnie widać jeszcze dzisiaj granice zaborów. Te szprychy to praktycznie rzecz biorąc te granice zaborów całkowicie wyeliminują z naszych map. To pojęcie granica zaborów w połączeniach kolejowych przejdzie już absolutnie do historii. No i do tego jeszcze komponent drogowy, bo przecież nie tylko szlaki kolejowe, ale również i drogi, to drogi, które doprowadzą wszystkich pasażerów korzystających z transportu lotniczego do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Te szprychy to jest bardzo ambitne przedsięwzięcie na miarę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pan premier i wszyscy zajmujący się sprawą CPK mówią, że powstanie portu to mniej więcej za 10 lat. Czy polskie koleje państwowe wyrobią się z budową tych właśnie ambitnego planu budowy szprych łączących całą Polskę? Do odlotu pierwszego samolotu zostało nam 7 lat. 7 lat? 7 lat, tak. No, 2027 to uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nawet gdyby to był 2028 czy 2029, to jedno jest pewne, w tak zwanym nowodrożu, czyli w nowym szlaku, budowa szlaku kolejowego nie jest żadnym szczególnym utrudnieniem. Najtrudniejsze są realizacje pod tak zwanym ruchem, czyli z jednej strony mamy oczekiwanie, że utrzymamy ilość pociągów przejeżdżających szlakiem kolejowym, a z drugiej strony mamy oczekiwanie, że chociażby przywołana linia kolejowa E30 między Krakowem a Katowicami zostanie przebudowana pod ruchem pociągów. I to jest niezmiernie trudne, no ale kiedy budujemy nowodrożu, to ta budowa nie przysparza tak wielkich kłopotów, więc to daje gwarancję, że szlaki kolejowe te tak zwane szprychy kolejowe będą w tym układzie komunikacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego, będą na tamten czas. Co to jest nowodroże? Nowodroże to jest budowa drogi lub drogi samochodowej lub kolejowej w nowo wytyczonym nie po starym szlaku. Nie po starym szlaku, tak. W nowodrożu, czyli nie po starym szlaku, w nowodrożu, czyli w terenie, można powiedzieć, dziewiczym, kiedy patrzymy na szlaki transportowe. Wróćmy w takim razie jeszcze do dworców kolejowych, bo czytam, że w rok 2020 będzie przełomowy dla największego programu budowy i przebudowy dworców w historii PKP. Proszę o szczegóły. Na początku naszej rozmowy też odniosłem się do zdewastowanych dworców kolejowych. Ta sytuacja też powoli przechodzi w niepamięć. Oczywiście nie możemy tego zrobić w przeciągu roku, nie możemy tego zrobić w przeciągu 2 lat, ponieważ często musimy przygotować dokumentację na przebudowę dworców, a ta przebudowa dworców to program inwestycji dworcowych. Ten program realizujemy już od 2016, przełom 2016-2017. Co to oznacza? Ponad 200 dworców kolejowych w chwili obecnej ulega przebudowie. Czasami bywa tak, że dworzec, chociażby tak jak w Oświęcimu, dworzec zostaje wyburzony i na jego miejsce powstaje nowoczesny obiekt odpowiadający warunkom technologicznym, ale przede wszystkim pasażerom na poziomie XXI wieku. Stare dworce, będąc często zabytkami, wymagają opieki. Pasażer to nie tylko ten, który kupuje bilet z perspektywy organizatora przewozów. To nie tylko ten, który kupuje bilet i przekracza w drzwi pociągu, czyli wchodzi do pociągu. Pasażer to także ta osoba, która szuka schronienia na czas oczekiwania na pociąg. Bywa, że później przyjeżdżający, to osoba, która chce skorzystać z infrastruktury dworcowej w sposób godny, nie urągający godności właśnie pasażera, godności korzystającego z transportu kolejowego. Nowoczesne dworce dzisiaj plasują nas w czołówce Europy i możemy powiedzieć wszędzie tam, gdzie te dworce są przebudowane, są one przykładem dla wielu. Ostatnio brałem udział w otwarciu nowo wybudowanego dworca kolejowego w miejscowości Czeremcha i tam żartowaliśmy, że kiedy przyjadą Francuzi czy Niemcy na coroczny festiwal folklorystyczny, będą mogli powiedzieć tak, chcielibyśmy, żeby we Francji, w Niemczech więcej takich dworców jak w Czeremsze mogło być przekazanym podróżnym. Więc tutaj mogę powiedzieć, że możemy być dumni z tego programu. Przygotowujemy kolejne dworce, które zostaną... Czytam nawet o innowacyjnych dworcach systemowych. Brzmi tajemniczo. Co to jest? Dokładnie taki dworzec otwierany był w Czeremsze. To są dworce wyposażone w najbardziej nowoczesne instalacje, instalacje XXI wieku. Byłem zdziwiony, ale i dumny zarazem, kiedy dowiedziałem się, że dworzec w miejscowości Czeremcha i taki będzie w Oświęcimiu i taki ten innowacyjny dworzec będzie w innych miejscach, wykorzystuje wodę, tak zwaną deszczówkę, czyli wodę deszczową do wewnętrznego obiegu. Zainstalowane są tam wszystkie urządzenia odbierające ciepło, rekuperatory, które pozwalają wykorzystywać energię cieplną. Wyposażone są te dworce w panele fotowoltaiczne. Wszystko to, co powinno być atrybutem nowoczesnego budynku, bo przecież budynki bardzo energooszczędne, towarzyszy budowie takich właśnie dworców. Czyli XXI wiek, drodzy Państwo, zawitał w polskich kolejach państwowych i w szczególności dworcach. Kończymy o kolejach i jeszcze wracamy na chwilę do dróg. Nasi słuchacze pytają, czy państwo polskie będzie inwestować w kolejne radary, w odcinkowe pomiary prędkości? Jak to będzie wyglądało na nowych drogach i na tych już istniejących? Musimy odpowiedzieć oczekiwaniom samorządów, musimy odpowiedzieć na wiele postulatów. Byłem zaskoczony, kiedy Główny Inspektor Transportu Drogowego w ubiegłym roku poinformował mnie, że liczba postulatów, próśb o instalację fotoradarów, tych punktowych, pozwalających mierzyć prędkość samochodów, ale także tych liniowych pomiarów prędkości, liczba ta postulatów idzie w tysiące. Dzisiaj Polacy oczekują przede wszystkim spowolnienia utrudnienia ruchu w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w pobliżu szkół, w miejscach, gdzie pojawia się duży ruch pieszych, duży ruch rowerowy. Tutaj Polacy oczekują takich instalacji, które spowolnią ten ruch. I my na to odpowiemy pozytywnie. Ale tutaj jedna uwaga. To nie będą pułapki na kierowców. To nie będą urządzenia, których celem jest, przepraszam za wyrażenie, wyrywanie pieniędzy z kieszeni kierowców. To mają być instalacje, o których wiadomo, z daleka widoczne, mają wpłynąć na zmniejszenie ruchu. A ty, kierowco, zdejm nogę z gazu. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, był pierwszym gościem w środowych Sygnałach Dnia. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.